Kielcach znaleźć złoty pociąg. A tak dokładnie to jedziemy na kiermasz do Wałbrzycha na stadionie i mamy nadzieję, że pogoda się uda, bo zapowiadają taką kiepską pogodę. No a jedziemy dzień wcześniej, więc mamy nadzieję, że dojedziemy w miarę w takim czasie, że uda nam się jeszcze coś zobaczyć. Jak tak, to nakręcimy wszystko. Zatrzymaliśmy się w Łuszycy. Idziemy do sklepu kupić piwo na wieczór, żeby było miło. Mamy piwo. O, to nie piwo, ty masz piwo. Piwo! Piwo! To nie było Warki. Nasze ulubione piwo to Warka, Strong. Ale nie było. Więc jest Żółw. No i dotarliśmy do Wałbrzycha, ale jest już trochę ciemno, więc nic nam się nie uda zobaczyć. Zresztą tutaj w tym miejscu, gdzie jest stadion, to nie ma nic ciekawego. Tylko jakieś centra handlowe, plac targowy. Nic do zwiedzenia. No trudno. Pierwsze co robimy na postoju, to trzeba odkręcić gaz, żeby włączyć lodówkę, co by się nie rozmroziło wszystko, co jest w środku. I boiler i cała reszta. Tak. Zawsze robi się bałagan podczas jazdy. Wszystko się przestawia. I wszystko lata. Tak jest. Porządeczek, można gotować. O, firanka się tutaj też. Wszystkie firanki zawsze gonią. Mówi się firanki czy fieranki? Firanki. Trzeba włączyć. Trzeba włączyć lodówkę. O, i słychać pykło i lodówka będzie działać. Lodóweczka jeszcze tak wygląda, nie? No właśnie, lodóweczkę mamy małą, ale jak widać dużo się do niej mieści. Ma dwie półeczki, no akurat ta jest dzisiaj pusta. Tu są półeczki, a tu jest zamrażarnik. Wszystko się mieści. No, to smacznego. No, nie musiałam robić kolacji, bo mi się przypomniało, że mamy przecież. Taki obiad na kolację i jest tego piwo i... Obiad o kolacja. I tak, i możemy się chilloutować. I jak, dobre? Co zrobiłeś? Dobre. Co będziemy wrócić do niego? A po kolacji co? Seks. No dobra, film, serial. Miał być serial, a nie seks, no. Chciałem przygotować miejscówkę. Tutaj mamy taką wysuwaną półkę. W pakiecie z kamperem nie dostaliśmy nic do tej półki, więc obstawiamy, że to jest po prostu półeczka. Zrobiliśmy sobie do tego deseczki. To są stoliki nocne. Opaliłam to opalnikiem, żeby było tak ładnie. Tutaj może być poduszeczka na nóżki albo i nie. Jest wygodne miejsce i można się rozsiąść i oglądać. No bo formalnie to jest, stół się składa i kładzie się materacy i są dwa miejsca do spania. Oprócz alkowy, którą mamy na górze, tam też są dwa miejsca do spania. A tu są takie wtedy stoliczki nocne. No, wykorzystamy tak jak widać. Rzadko kiedy w ogóle składamy stół. No. Ale w razie czego, jakby ktoś chciał spać razem z nami, to można złożyć. To zapraszamy. Tak, tylko ten ktoś, kto miałby spać z nami, musiałby być niski, bo to miejsce do spania jest krótkie. Ktoś jakby miał na przykład 180 cm, to już taki mu się nie zmieszczą. Ciężkie jest życie youtubera. Widzę. Żub, chipsy. No rozumiem. No, ciepło, to fakt. Wiecie, że jest taki fajny patent, żeby w kamperze zrobić tosty, bo toster ogólnie ma bardzo duży pobór mocy, więc w kamperze się nie sprawdza. To jest taka blacha nierdzewna, o tu widać bardziej, z dziurkami. To się kładzie na kuchenkę i przez te dziurki wpada ciepłe powietrze z palnika gazowego. Tu się układa taki stelaż w ten sposób i na kuchenkę. I jak się podpala gaz, to ciepło ucieka przez to. I zasada jest jedna ważna w tych grzankach, żeby one wyszły.
Tutaj się układa grzanki. I jak są cztery grzanki, to one nie wyjdą, bo to ciepło, które tutaj leci, wylatuje tędy i nie blokuje się, więc musi być grzanka na środku, żeby zamknąć i wtedy w kilka minut robią się grzanki. Dobra, minęły 4 minuty, sprawdziłem grzanki. Są twarde i troszkę zalumienione, więc je obrócę. W międzyczasie kawusia już się zrobiła. Tak się ma dzień ludzi w kamperku. Czekam na ładną pogodę, bo cały czas pada. Przyszliśmy zrobić obczajkę, jak tutaj jest, ale jest straszna pogoda, cały czas pada, więc nie wiemy, czy się w ogóle wystawiać, bo już mieliśmy tydzień temu taką sytuację, że wystawiliśmy się, jak i wiele innych wystawców, i po prostu padało cały czas. No to jest tragedia, chyba gorzej nie może być. Jest zimno i pada deszcz, no i wiatr jest jeszcze, także no nie wiemy, co robić, czy wracać do domu, czy zostać. Taką pogodę to tylko ciepły obiadek, pierożki dzisiaj. My jesteśmy dalej jeszcze w Obrzychu. Zostaliśmy, żeby sobie przygotować obiad. Ruskie pierogi. Z Biedronki co prawda odgrzewane, ja tak nie umiem dobrze przygotować. Marek zrobił tak na wypasie z czosnkiem, pH. No i soczek domowy jeszcze mamy z pożyczki naszej ogródkowej. I z pozytywów to tyle na dzisiaj, bo dalej pada. No i chociaż byśmy chcieli zostać na imprezę, to nie ma sensu, bo imprezę odwołano. Odwołano, tak. Jeszcze się nie zdarzyło w tym sezonie, żeby była taka sytuacja, że impreza się nie odbyła, ale pogoda jest jaka jest, więc wracamy do domu.